Produkcja roślinna w Polsce to coś, co wyróżnia nas na tle innych państw Unii Europejskiej. Posłuchaj zatem, jak w naszym kraju użytkuje się ziemię i jakie rośliny się uprawia. Zapraszam. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w Polsce użytkuje się ziemię. To zależy przede wszystkim od warunków przyrodniczych. Użytki rolne to wszystkie tereny wykorzystywane rolniczo. Obejmuje to grunty orne, chodzi tu o obszary przeznaczone pod uprawy, są też łąki i pastwiska oraz sady. Łącznie użytki rolne zajmują około 60% powierzchni Polski. To dużo, a jest to możliwe dzięki przewadze nizin. Spójrz na wykres. Przedstawia on strukturę użytkowania ziemi w wybranych krajach Europy. Zauważ, że w niektórych krajach udział użytków rolnych jest niewielki. Te kraje odznaczają się większym udziałem obszarów górskich, małożyznymi glebami czy niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Dzięki temu, że nasz udział użytków rolnych jest tak wysoki, to zbiory wielu roślin są wysokie. Zbiory to całkowita ilość zebranych płodów rolnych, wyrażana najczęściej w tonach. A więc zbiory są wysokie, nawet jeśli plony nie należą do najwyższych w Europie. A mówiąc plony, mam na myśli ilość płodów rolnych uzyskanych z danej jednostki powierzchni, np. z hektara. Ilość plonów najczęściej wyrażamy w decytonach na hektar, a decytona to po prostu 100 kg, czyli 1 dziesiąta tony. Ten wykres przedstawia strukturę zasiewów w gospodarstwach indywidualnych w Polsce w 2020 roku. Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne. Uprawia się na nich zboża. Ziemniaki, rośliny przemysłowe, warzywa oraz rośliny pastewne takie jak groch czy bobik. Na początek przyjrzymy się zbożom. A musisz wiedzieć, że ponad 70% całej powierzchni upraw w Polsce to właśnie zboża. Dzieje się tak dlatego, że ich uprawa jest opłacalna, a w przemyśle spożywczym jest na nie duże zapotrzebowanie. Nasz kraj jest trzecim w Europie największym producentem zbóż. Największa area upraw zajmuje pszenica. Na tej mapie zaznaczono zróżnicowanie plonów pszenicy w poszczególnych województwach. Pszenica to zboże mające najwyższe wymagania klimatyczne i glebowe ze wszystkich zbóż. Dlatego pszenicę sieje się głównie na Żuławach Wiślanych, Nizinie Śląskiej i Wyżynie Lubelskiej. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to zajmujemy piąte miejsce w produkcji pszenicy. Przężyto to zboże wyhodowane sztucznie ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Przężyto ma niższe wymagania glebowe niż pszenica, a niektóre jego odmiany dają podobne plony. Przężyto jest odporniejsze na zmiany warunków pogodowych, takie jak przymrozki czy letnie susze. Wykorzystuje się je głównie na pasze. Przężyto ma mniejsza area upraw niż pszenica, ale mimo to obecnie Polska jest światowym liderem w produkcji tego zboża. Jeśli chodzi o żyto, to ma ono niewielkie wymagania, zarówno klimatyczne, jak i glebowe. Z żyta wytwarza się mąkę i pasze. Żyto daje stosunkowo niskie plony, dlatego areał tego zboża stopniowo się zmniejsza, najczęściej na rzecz przemżyta. Z kolei jęczmień zajmuje nieco większe areał upraw. Z jęczmienia produkuje się pasze, ale też różne rodzaje kaszy oraz piwo. Przejdźmy do ziemniaków. To obok zbóż podstawowy produkt żywieniowy w Polsce. Wykorzystuje się je do produkcji frytek, chipsów, skrobi czy pasz, chociażby dla trzody chlewnej. Nie są to wymagające rośliny, dlatego uprawia się zwykle na obszarach o słabszych glebach. Od kilkunastu lat powierzchnia upraw ziemniaka spada, co wiąże się z jednej strony ze spadkiem ich znaczenia w produkcji pasz, a z drugiej z coraz niższymi cenami ich skupu. Mimo to jesteśmy drugim największym producentem ziemniaków w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o rośliny przemysłowe uprawiane w Polsce, najważniejsze z nich to rzepak i buraki cukrowe. Rzepak to podstawowa roślina oleista. Produkuje się z niego olej jadalny, ale też biopaliwa oraz pasze. W 2022 roku udział rzepaku w ogólnej powierzchni upraw w Polsce wyniósł 8%. A Polska jest trzecim co do wielkości producentem w Unii Europejskiej. Przejdźmy do buraków cukrowych. Z nich przede wszystkim wytwarza się cukier. To rośliny wymagające dobrych gleb, z tego powodu uprawia się je na żuławach Wiślanych, Wyżynie lubelskiej i Po jeziorzu wielkopolskim. Polska jest trzecim pod względem wielkości producentem buraków cukrowych w Europie. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze o warzywach i owocach. Rozmieszczenie ich upraw zależy z jednej strony od klimatu i jakości gleb, ale równie ważna jest bliskość rynków zbytu. Z tego powodu warzywa uprawia się głównie w pobliżu dużych miast. Jeśli chodzi o sady, to znajdują się one głównie na nizinie mazowieckiej, pomiędzy Łowiczem, Grójcem i Górą Kalwarią, ale też w okolicach Sandomierza i na Lubelszczyźnie. W polskich sadach uprawia się głównie jabłka, wiśnie, śliwki i czereśnie. Warto podkreślić, że jeśli chodzi o jabłka, to mamy pierwsze miejsce w ich produkcji w Unii Europejskiej. Zapamiętaj najważniejsze. Użytki rolne, grunty orne, łąki, pastwiska i sady zajmują około 60% powierzchni naszego kraju. Taki udział jest jednym z najwyższych w Europie. W strukturze upraw w Polsce dominują zboża. Największą powierzchnię upraw zajmuje pszenica. Ma ona najwyższe wymagania klimatyczno-glebowe spośród wszystkich zbóż. Podstawowym produktem żywieniowym w Polsce obok zbóż są ziemniaki. Nie są to rośliny wymagające, dlatego uprawia się na słabszych glebach.